Wraz ze wzrostem popularności aplikacji internetowych, które stają się też coraz bardziej skomplikowane i wyrafinowane, wzrasta znaczenie posiadanych przez specjalistów umiejętności i wiedzy. Aktualnie frontendowiec, który pracuje w CSS, a nie zna jego preprocesorów, nie będzie w stanie stworzyć schludnego, optymalnego i przede wszystkim funkcjonalnego kodu. SaaS Jeden z preprocesorów CSS wnosi ze sobą szereg nowych zagadnień, ułatwień i nawiązań do klasycznych języków programowania. Dlaczego trzeba je poznać? Z przyczyn praktycznych. Ze względu na łatwość tworzenia i utrzymania kodu z zastosowaniem środowiska SAS. Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia? W trakcie pracy z niniejszym kursem wideo opanujesz teorię i praktykę rozdziału kodu na małe, schludne komponenty. I zrozumiesz, na czym polega metoda zagnieżdżania. Nauczysz się właściwego zapisywania zmiennych, mixinów oraz funkcji. Poznasz logikę środowiska SAS, jego możliwości w zakresie rozszerzania klas o te już istniejące oraz o działania matematyczne. Dowiesz się, jak zastosować metodologię BEM, czym jest Node.js oraz npm, i przekonasz się, jak w prosty sposób można samodzielnie stworzyć środowisko SAS pod nowy projekt. SAS od podstaw kurs wideo budowa kompleksowej strony w oparciu o metodologię BEM kończy się na poziomie średnio zaawansowanym. By wziąć udział w kursie, należy znać HTML i CSS w stopniu podstawowym. Dla lepszego skorzystania z wiedzy dostępnej w ramach szkolenia, dobrze jest rozumieć również podstawy języka JavaScript.